Jest ich na świecie około 1,5 miliona. Los rzucił ich do 82 różnych krajów świata, w tym do Boliwii. To tu, w kolonii Santa Rita, żyje wyizolowana od reszty społeczeństwa niewielka grupa menonitów. Wśród nich Ana. Żeby z nią porozmawiać, będę potrzebowała zgody jej męża. Hola. Jak Martina? Jestem Pedro. A to? Anna. Jestem Anna. Miło mi was poznać. Menonici to jedna z bardziej zamkniętych społeczności. Obcy rzadko tu zaglądają. Tym bardziej doceniam, że mogę tu być. Dziękuję. Nazywam się Pedro Hisbridge i mam 29 lat. Jestem mężem Ani. Jestem menonitą. Dobry menonita chodzi do kościoła i pracuje w kolonii. Menonita może jeździć tylko wozem zaprzęgniętym w konia. Wolno mu korzystać z samochodu, ale nie może go mieć na własność. To zabronione przez religię. Menonita musi pracować. Może odwiedzać znajomych, ale nie może chodzić na imprezy. Ja zwykle zajmuję się pracą w polu, a żona w domu. Dobra żona powinna być miła i musi wszystko robić w domu. Myje naczynia, pierze, prasuje. Ana jest powściągliwa. Widać, że ma obawy o to, jak na obecność kamer w jej domu zareagują inni.